to witajcie wszyscy w środę rano. Jedziemy autobusem około 100 km do miejscowości Komitan i stamtąd łapiemy kolektywo i jedziemy jeszcze z 20 km do Chiflon Cascades, czyli do wodospadów Chiflon. Czyli też zobaczymy troszeczkę dzisiaj natury. Zobaczymy wodospady, trochę lasu, górek, także dzisiaj będzie chyba bardzo przyjemnie. Jedziemy tutaj w czwórkę z naszymi znajomymi z hostelu, z Giraną, za nami. Także mamy dzisiaj towarzystwo. No to co? Zaraz ruszamy. No, przyjechaliśmy do Komitlan i od razu naprzeciwko pan nas zgarnął, jedzie prosto do wodospadów, także superancko. Nie musieliśmy szukać. To dojechaliśmy do przystanku, rozliczamy się i zaraz musimy pomyśleć, czy bierzemy tuktuka. To są tuktuki do wejścia do parku narodowego, krajobrazowego, czy idziemy. Co tuktuk? Chiflon. Okay, over here. $10 per person. $10. But I think each of them is two. Does it fit four people? Cuatro? Si, caben tres atrás. Okay, sit down. Three in the back. I'm gonna sit next to you. Yes. This one. Maybe, okay, yeah. The middle. Calorcito. Oh. Mucho calor. Like in Thailand. Yes. Like in Thailand. Tuk-tuk. ¿Y cómo se llama este carro aquí? Se llama mototaxi. Mototaxi. Ah, mototaxi. Oh, vale. Not tuk-tuk? Not tuk-tuk, not ja-ja. Tuk-tuk, ja-ja. But I don't remember when they called the cha-cha. Dziadzia? Dziadzia in Ethiopia? Maybe. In Ethiopia z dziadzia. Wycieczka dojechała na miejsce. It's hotter than San Cristobal. Reception inform. Maybe it's a map, free map. Maybe free map. Yeah, I don't know. Okay, who's got? Por favor, una mapa para ustedes. Bienvenido. No jest przyjemnie, jest ciepło, ale jest taki ruch powietrza, że jest przyjemniej. Tu w dole chyba gdzieś jest rzeka. Musimy iść w tu są te noclegi, kabania. Można. Kabania Higuera, kabania Brasil. I swear to God, I feel better. If we missed the last one, the last bus, we can overnight here. I'm up for it. Here is good. Chill, relax. Ah, this is entrance. Another pay again? No. Peso máximo?
co znaczy? Największa waga. If you wait more. What? If you wait more. What about? No, I... Gracias. A więc tak, cenowo, bilet autobusowy do, gdzie myśmy jechali? Komitan. Do Komitan kosztował 60 od łebka. Potem kolektivo kosztowało 10 od łebka. I tuk-tuk 35 od łebka, tuk-tuk 10 od łebka. I wejście 50 od łebka. Także możecie sobie szybko policzyć. O, jest rzeka, ale ładna, czyściutka. Słuchajcie, pierwszy raz widzę czystą rzekę. Meksyk. Pierwszy taki malutki wodospadzik. Aż widzę, że tu będzie bardzo malowniczo. Woda pewnie zimna, a ludzie kąpią się. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, że nie wziąłem sobie kąpielówek. Ale ja nie za bardzo przepadam za zimną wodą. O, proszę. Kaskady i takie wodospadziki robią się coraz tutaj większe. Ja powiem wam, że trochę żałuję, że nie wziąłem sobie blachek. Bym wlazł do tej wody. Doszliśmy do pierwszego wodospadu. Suspire. Chinese DJI. Really? Yeah. Let me see this. Follow your face. What? Why? Crazy, man. Nice. It's a gimbal camera. Just gimbal. Really? Już jesteśmy pod drugim wodospadem. Ala de Angel. Już jest dużo wyższy, ale jeszcze nie największy. Schodki prowadzą coraz wyżej. Chwilę odpoczynku, bo to już jest naprawdę bardzo gorąco. Jesteśmy 700 metrów nad poziomem morza, od razu czuć. Jest dużo wyższa temperatura. Lepiej jeszcze chodzi. Teraz idziemy do trzeciego i chyba najwyższego, tak? Nie. Ulotkę mi schowałeś, więc nie. Aha. Zrobiliśmy sobie przystanek.
Powiem szczerze, ale dałem ciarze, nie wziąłem kąpielówek. Tutaj mógłbym sobie popływać. Już widać stąd ten najwyższy wodospad. Jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym. To jest wodospad Denobia. Potem pójdziemy sobie tam dalej. Ale pięknie. To w porze deszczowej to tu musi naprawdę wyglądać. Pewnie woda się leje tutaj całym zboczem. A tu można sobie zjechać z Tyrolki. Taka przyjemność chyba, to jest najwyższy punkt. O, leci. Czterysta? Nie chcę skłamać, chyba 400. Jedziemy już tu na punkt widokowy, najbliżej wodospadu. Jeszcze zobaczymy, jak tu wygląda. Kamera niestety nie jest wodoszczelna, ale może na szybko. Sprawdzimy wodoszczelność, której tu nie ma. To było super fajne, odświeżające doświadczenie. Wow, piękny fest. Jeszcze ostatni rzut oka na najwyższy wodospad. A sprawdzimy, czy tam jest jeszcze ścieżka wyżej. Czy to już jest koniec? This is end! Dead end! Selfiki zrobione, zdjęcia zrobione, że mamy wszystko. Robimy sobie przerwę na popas, czerwone TKT, proszę bardzo. Taka knajpka. How are you, chicas? Bueno? Bueno? Muy bien. Salut. Salut. Where is... Where is coming? Salut. Słuchajcie, wlazłem tu do wody w ordynarnych gaciach, ale kij tam taka przyjemna. Bata też. Staniko. Dawaj, bij nura. Jak bata miała rację, chciała wziąć kostium kąpielowy, ja mówię, nie, się nie będę kąpał, bo to pewnie zimna woda w tych wodospadach. Ale nie, jest bardzo przyjemna. Teraz będę musiał zdjąć jakoś te gacie. Iść na oklep, a te po prostu będą sobie schły. Bardzo przyjemnie.
Pindowi się ten areszt do wody, czy nie? Ciekawe. Coś kombinuje. A tu słuchajcie, tylko tak przy brzegu jest płytko, 50 cm i nagle robi się już głęboko, także fajnie, można popływać sobie. Dziewczyny sobie rozmawiają w wodzie, kontemplują. Ja już nie wchodzę, bo mi gacie nie wyschną. Spierdzieli się stamtąd, czy nie? No i słuchajcie, niespodziewanie, dotarliśmy dopiero do hosteliku o 22.20. 30. Że udało nam się zdążyć dopiero na ostatni, słuchajcie, autobus, który był tam o 20.10. Dwie godzinki i jesteśmy na miejscu. Przysnęło mi się w tym autobusie, jak wszystkim, nie? Cała wycieczka przysnęła, także dopiero jak stanął San Cristobal, tak po sobie, o, już jesteśmy, dobra, trzeba wysiadać. Także udany dzionek, naprawdę, wodospady ładne. Nie myślałem, że się wykąpię w tej wodzie, myślałem, że będzie tak zimna, że po prostu nie włożę nogi, ale udało się, nawet w normalnych gaciach, ordynarnych, zwykłych gaciach, nie kąpielówkach. A ja w ubraniu jak prawdziwa Meksykanka. Tak, a bata w tym, co miała na sobie. No to tyle. Jutro walczymy dalej. Pozdrawiamy.